Znajdujemy się dzisiaj na kompleksie wypoczynkowo, już teraz sportowym, w miejscowości Gnojewo. Jest to jeziorna osada, gmina Miłorac. Dziś otwarcie, myślę, że przełomowego, jak na województwo pomorskie, nawet obiektu sportowego, czyli wieloogólnosezonowego lodowiska, czyli ciepła tafla lodu, na której można jeździć. Ja przy zapowiedziach wcześniej u góry mówiłem, że gmina Miłorac jako niestandardowa gmina już po raz któryś z kolei pokazuje, że można i że latem będzie można przy 30 stopniach jeździć na łyżwach, a zimą w jeziorze morsować w bikini, także jakby wszystko na odwrót. Myślę, że dobra zabawa przede wszystkim, do wykorzystania obiekt dla wszystkich chętnych, łyżwy można wypożyczyć. Obiekt powstał z pomysłu właściciela, pana Franciszka Litawy, któremu chciałbym tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie pogratulować pomysłu. Przyznam się szczerze, że nie do końca wierzyłem w to, co mówili, że będzie to możliwe. No i proszę bardzo, jest. Determinacja pana Franka jest niesamowita i dzięki temu wielu mieszkańców, myślę, Żuław, powiatu malborskiego i nie tylko, będą mogły z tego korzystać. Osada dla gminy Miłorac jest jak nic pocztówką i punktem rozpoznawczym.